Widzowie, wchodzę sobie na palionowo i widzę, że jest tutaj jakaś skrzynka i totalnie nie mam pojęcia, co ona to robi, bo jej tutaj zdecydowanie na pewno nie było. Ale zanim ją zobaczymy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam was na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam niedawno wbiliśmy 100 tysięcy subskrypcji, widzowie. Mam nadzieję, że już do mnie jedzie przycisk za 100 tysięcy i mam nadzieję, że będę mógł wam go pokazać, a pokażę go właśnie tam na moim kanale Szczypson Plus, więc serdecznie was tam zapraszam, linki są oczywiście w opisie, wbijajcie. Dobra, a my przechodzimy do tego, żeby zobaczyć, co jest w tej skrzynce. Ja totalnie nie wiem, czego się tam mogę spodziewać. Ale spodziewam się najgorszego, szczerze mówiąc. Najgorsze, jak tam zobaczę jakąś wiadomość od taty hejtera, że on niby wie, że to ja ukradłem tą broń, nie? Jeżeli tam będzie taka wiadomość, to jest koniec. To jest koniec. Wtedy nie wiem, będę musiał uciekać, chyba to jest jedyna opcja. Dobra, sprawdzamy książkę, uwaga, co tutaj mamy. Siema Toast, musimy się spotkać. Dobra, to jest, jak jest siema Toast, to jestem pewien, że to jest od Dave'a. Musimy się spotkać w drzewie, nie jest dobrze, czekam tam na ciebie. Okej, dobra, czyli Dave jest w drzewie i czeka na mnie, żeby się z nim spotkać. Dobra, dobra, no to w takim razie, czekajcie, nie, ja nie mogę iść na zewnątrz, bo jak mnie tam ktoś zobaczy, to będzie lipa. Jak ja mogę dojść do drzewa najbezpieczniej? Najbezpieczniej będzie, jak ja dojdę tam, w sumie mógłbym, do drzewa mam jak dojść, czekajcie, musimy zejść na dół tutaj do tej piwnicy, którą mamy. Dobra, schodzimy tutaj. To jest najlepszy sposób, w jaki możemy się dostać do naszego drzewa, więc w tym momencie wybieram właśnie tą drogę. Otwieramy to przejście. Przechodzimy sobie tutaj elegancko i teraz tak, tu schodzimy na dół, pyk, 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 tu i na lewo i lecimy. Dobra, jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to Dave tam będzie na mnie czekać. Ej, jestem ciekaw, jaka to jest zła informacja. Jeżeli jest coś złego, o czym ja muszę się dowiedzieć, no to, o, widzę tam już nick Dave'a, czyli tam czeka, dobra. O kurczę, co tu jest zamurowane? Co tu się wydarzyło? Słuchajcie. Ktoś tu był? Albo to może, no, a dobra, wiem, może tutaj Enderman jakiś zamurował to. Dobra, co tu się dzieje? Dlaczego tu jest tak pomurowane? Tu tak nie było. Halo? Halo? Co tu się wyprawia? Co tu się dzieje? Ej, dobra, tu się coś, dobra, tu się coś pokrzaczyło, dobra, tu ktoś, jakiś Enderman mi to pomurował, dobra, tu jest przejście, dobra, jestem. Halo, Davison! Halo, Toast! Siema, o co chodzi? Ale ja jest zobaczyłem przypał, wiadomo, stary, jest przylazłem. Konkretny Czemu? Przypał, stary, ja nie mogę. Czemu przypał, co jest? Stary, dowiedziałem się, że tata hejtera zainstalował stare kamery w Willi Szefów. Ale co, teraz zamontował? Nie teraz, wcześniej, stary, jak już tam wbili w pierwszy dzień, stary, tam są cały czas kamery. Czekaj, połącz, czy ty chcesz powiedzieć, stary, że on ma nagrane, jak ja kradnę te bronie? Nie wiem, czy ma nagrane, może mieć nagrane, stary, nie wiem, czy ma na 100%, bo nic mi nie mówił, ale stary, wiem, że ma kamery, dowiedziałem się, stary, jeżeli on zobaczy cię na kamerach, to jest koniec, stary. Co ja mam teraz zrobić, stary? Ja chodzę z tą bronią teraz, ja już się boję, nie? Bo... Stary, jest tylko jedna szansa, stary, musisz wbić do tej willi, stary, i te kamery zniszczyć, dla bezpieczeństwa, stary. Stary, wszystkie dane to jest misja samobójcza. Że on mnie zobaczy drugi raz na tych kamerach. Podobno te kamery są, stary, tak ukryte, że w ogóle nie wiem, czy ci się uda, stary, tak szczerze, nie? Czyli musisz, dobra, sprawdzić. No nie, najgorzej. Stary, ale to jest... Stary, powiem tak, on i tak moim zdaniem się dowie, jeżeli tego nie zrobisz. Więc tak naprawdę to, czy ty tam pójdziesz, czy nie, to wiesz, możesz tylko masz się rację, uratować. Masz rację, nie masz może rację. Być już gorzej. Masz bo jeżeli rację. On zobaczy na tych kamerach, no to aha, jest koniec. A jeszcze nie zobaczył, możliwe, bo mi nic nie mówił. Więc jest okay. Szansa, że jeszcze nie widział, to jest w ogóle na odwrót chyba. Nie, dobrze było. Dobra, czyli muszę pójść do willi, ja nie wytrzymam z tym po prostu. Te kraść tych broni niewidkę. To był tak zły pomysł. No niewidkę weź, stary. Ja nie mam, stary, ja muszę je zrobić. Ha, ja dobra, nie dobra, wiem, dobra. To jest w ogóle jakaś tragedia, ale ja powinienem działać jak najszybciej, jak ja stracę czas, no tylko. Tak, ja powinienem lecieć od razu. Lecieć, stary. Musisz, dobra, stary, bo ja nie wiem. Naprawdę przypał, nie? Mam to przejście od osiedla to stało za tym golemem. Aha, wejdę tym, wbiję się do środka, zniszczyć kamery. I... Tak. A ty widziałeś chociaż jedną z tych kamer? Nie, stary, ja w ogóle nie wiem, gdzie one są. Nie mam pojęcia, no, ale... po prostu totalnie. Ty, a i tak będę musiał rozwalić wszystkie przecież. To nawet nie no ma tak, znaczenia, znaczy bo... głównie rozwal te po prostu, gdzie jest tamten, tam, gdzie wejście, był ten wybuch. To wejście, no. Tak, ten wybuch. Dobra, stary, to ja nie tracę czasu. Dobra, ja ale wracam wtedy z powrotem. Stary, leciał najszybciej, stary, bo wiesz, każda minuta tyka, on może to zobaczyć, dobra, stary. Dobra, dzięki za info. Trzym się, do zobaczenia, elo. Dobra, widzowie, lecimy, o nie, to jest naprawdę lipa, wracam z powrotem do domu i musimy się szykować. Muszę się znowu włamać do willi szefu, to jest przecież jakaś tragedia. Dobra, widzowie, jestem na chacie, nie wiem, ja nie mam, dobra, szybkie przejrzenie, czy ja mam w ogóle jakąś podkę na niewidzialność, może mnie coś uratuje. W laboratorium na 100% nie mam, bo ostatnio wykorzystałem ostatnią podkę, którą odtabiałem, więc jeżeli ja tam pójdę, to jest, to na pewno nic nie znajdę. Proszę, żeby tu była jakaś podka, chociaż jedna, widzę, że tam była fiolka pusta, to kolejna. Nie mam na bank tych potek, dobra, nieważne, nie ma na to czasu. Muszę się tam włamać, ale dobra, ja się chociaż przebiorę w strój. Muszę się przebrać w strój.
Ja, bo strój agenta musi być na taką misję, więc szybko się przebieram. Dobra, widzowie, jestem przebrany, jestem znowu w stroju tajnego agenta, czyli tak, jak powinienem być. I to jest moja ostatnia szansa. Boże, jak ja nie znajdę tych kamer, to jest tragedia. Jeszcze jest noc, dobra, to jest najlepsze, co mogło nam się wydarzyć, więc zakładam szybko elytrę. Mam tylko 11 fajerwerek, czyli naprawdę niedużo. Muszę się tam dostać jakoś na... Muszę się dostać na osiedle tostowo i tam muszę przejść. Nie mam żadnej pochodni. Muszę zabrać sobie tu pochodnię, żebym tam cokolwiek widział. Bo przecież jak ja... Bez tego to ja jestem ślepy jak kret. Dobra, szybko tu, do góry, pyk, pyk, pyk. I lecimy w tamtą stronę, szybko nad więzieniem. Dobra, tyle mi wystarczy, dobra, jeszcze jedną fajerwerkę, żeby być szybciej, chowam te fajerwerki. I lecimy w dół, lecimy w dół. Ej, dobra, to jest taka tragedia. Jeżeli ja nie znajdę tych kamer, to jest koniec. Ale ponoć są ukryte. Więc jak są ukryte, to ja się szczerze spodziewam, jak to będzie wyglądało, nie? Ja już nawet w sumie to się nastawiam na to, że ja żadnych kamer nie znajdę. Dobra, idziemy z bronią, w razie gdybym kogoś spotkał, to jest moja jedyny sposób ratunku, tak naprawdę. Jedyna szansa na to, że się w jakikolwiek sposób obronię. Chociaż ten tata hejtera i tak ma game on, a ja i tak mu nic nie zrobię. To jest najgorsze uczucie na świecie, nie? Dobra, lecimy tam jak najszybciej, muszę się tam włamać, muszę jak najszybciej znaleźć wszystkie kamery, ale mam nadzieję, że ich tam nie będzie i muszę zwracać uwagi na Niki. To jest bardzo ważne. Ale jak ktoś tam... Nie, dobra, ja nie mogę się nastawiać negatywnie, ja muszę się nastawiać tylko i wyłącznie pozytywnie. Uda mi się, wszystko pójdzie tak, jak ma pójść, widzowie, musi tak być. Jak długi jest ten tunel, ile ten tunel? Dobra, jest. Już myślałem, że on się nie kończy, nie? To było jakieś przerażające uczucie. Dobra, czy ja tutaj, czy jest tam ktoś? Właśnie, Nick, szukamy Ników. Ników żadnych nie widzę. A już powinienem chyba widzieć, gdyby byli w willi jakieś, więc nie widzę ich totalnie. Dobra, chyba jest git, chyba może być spokojni póki co. Dobra, rozwalamy to, pyk. Halo? Dobra, na shifcie. Murujemy to, okej. Czy jest tutaj ktoś? O nie, są golemy. Ale dobra, to nie jest najważniejsze. Szukamy kamer, gdzie są kamery? Tu gdzieś powinny być kamery, ukryte kamery. Gdzie on może mieć ukryte kamery? No na wejściu na pewno jakaś musi być. Nie no, nie wierzę w to. Nie ma żadnych kamer? Tutaj nie ma. Dobra, tu musi być. Tu na górze jest taka jakby sala konferencyjna. Szybko se zjem tylko. Dobra, i uwaga, czy tu coś jest? Halo? Mapy w ogóle, tą, którą my zabraliśmy, nie ma. Kamer, ja nie widzę, jakie ukryte kamery? Gdzie on tu ukrył kamery w ogóle? Dobra, szybko tu. Tu muszą być jakieś kamery, czy to jest jakiś tajny magazyn. Czy oni tu coś mają? Oni nic tu nie przetrzymują nawet. Żadnych kamer. Gdzie są te kamery? Halo? No nie, no błagam, tu? Wszystkie skrzynki są puste, no tam przecież on ma game moda, to po co mu w ogóle trzymać jakiekolwiek itemy? Dobra, tu? Tu też. Nie wiem, to jest jakaś tragedia, dobra, czekajcie. Czy to się tu zmieniło? O nie. Do zniszczenia głupia bułka, dobra, to się nie zmieniło, dalej jestem, czyli on może jeszcze nie wie o tym. Dobra, tu na dole jest zejście, tam musi być jakaś kamera, tu nic nie ma, dobra. Dobra, to jest rozwalone w drobny mak, nie? Dobra, gdzie jest kamera? Tu gdzieś musi być. Pokażcie mi, gdzie jest kamera. Gdzie tu są kamery ukryte? Gdzie on to ukrył? Ej, dobra, to jest niesamowite, nie? Że tu gdzieś to powinno być. Halo, kamery? Nie, tu nie ma żadnych kamer. Tu jest ciemno jak, nie wiem, nie powiem gdzie, nie? Dobra, może tu gdzieś w środku są kamery ukryte, ale on tego nawet totalnie nie naprawia, nie? Tu, zostały te amunicja tu została jeszcze. Jest jakiś ten... On tu w ogóle tworzy te itemy. Tu są w ogóle moje rzeczy. Biorę to. Biorę... O, dobra, muszę to zabrać. On się może dzięki temu dowiedzieć, że to byłem ja. Mam nadzieję, że on w ogóle tego nie spojrzał na to. Dobra, to biorę. Jak ja już wszystko zakradnę, to ja kradnę i też to. Biorę wszystko, tak żeby tu już totalnie nic nie było, nie? Ale ja nie wiem, dobra. Ten stół, czy ja mam ten stół brać? Nie, nie biorę już. Aż tak nie będę... Dobra, tu nic nie ma. Co tu jest za wyjście? Tu jest bedrock, nawet nie wiedzę. Gdzie są te kamery? Tu gdzieś powinny być. Nie no, one są tak ukryte, że ich nawet nie widzę. Nie, to jest jakaś tragedia. Tu nie ma żadnych kamer. Tu nie ma żadnych kamer, albo mnie Dave oszukał, albo nie wiem. Ale ja tu kamer żadnych... Nie no, Dave by mnie na pewno nie oszukał. Nie ma tu żadnych kamer. Nie wiem, widzę, jak widzicie jakąś kamerę, to mi dajcie znać, nie? Ale ja totalnie tych kamer nie widzę. Więc ja nie wiem, gdzie tu są te kamery? Czy się zaraz popłaczę? Czy to jest jakaś tragedia? Dobra, tu są kamery jakieś? Albo on już ściągnął te kamery. Nie no, ale ja tych kamer tu nigdy nie widziałem, tu nigdy nie było kamer, on nie zamontował... Nie, dobra, przecież on ma game mode, on mógł zamontować takie kamery, których my nigdy nie znajdziemy, nie? One mogą być poukrywane, mogą być jakieś niewidzialne. Ja nie wiem, dobra, przecież ja tego nigdy w życiu nie znajdę, jak ja mam znaleźć kamerę? To jest nie do zrobienia przecież. Dobra, on na bank się dowie, że to jestem ja, nie ma czego szukać tutaj. Tu w ogóle jeszcze to przejście jest poza tym łóżkiem. Schodzę tędy uciekam, to już nie ma sensu, to już i tak jestem skończony. Dla mnie to już nie ma czego tutaj szukać, nie? Wracam z powrotem. Widzowie, nie wiem, wracam do domu. Nie znalazłem żadnych kamer i nie widzę ich tu. Jeżeli widzieliście jakąś kamerę, to mi dajcie znać, ale ja nie wiem, może ja tu wrócę później jeszcze, ale tu kamer żadnych nie ma. Jeżeli on już zabrał te kamery, to ja mam przekichane, nie?
Wracam z powrotem, bo tak naprawdę nie pozostało mi nic innego, jak po prostu wrócić i liczyć na to, że on, że może tych kamer nie było, może ty źle usłyszał. Nie wiem, może tata hejtera powiedział mu o tych kamerach, albo chciał, żeby Dave mi o tym powiedział, bo po prostu liczy na to, że się sam przyznam. Może powinienem siedzieć cicho. Może taki jest plan, może ja powinienem właśnie nic nie robić. Nie wiem, dobra, nie wiem, olewam to na razie. Jeżeli widzieliście jakąś kamerę, widzowie, dajcie mi znać w opisie, znaczy w komentarzach, ja w jakim opisie już się mylę, już jestem zestresowany. Dobra, dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli widzieliście jakieś kamery, to wrócę i je zniszczę. Ale obawiam się, że tych kamer tutaj nigdy nie było, a jeżeli są, to są tak ukryte, że nie mam szans ich znaleźć.